Nowość, nowość, nowość na moim kanale. Czas na wielki test z hashtagiem Sylwia testuje. Zupełnie nowe laleczki, schowane w buteleczkach i w lakierach do paznokci. Hairdos, bo tak się nazywa ta kolekcja. Mam tutaj dla Was kilka niespodzianek, to co? Zaczynamy unboxing, a Wy wszyscy na dole w komentarzu napiszcie słowo start. Nie wiem, czy to będzie hit, ale moim zdaniem pudełeczka wyglądają naprawdę ekstra i zachęcają do tego, aby kupić taką laleczkę i zajrzeć do środka. Spójrzmy najpierw tutaj na opakowanie. Możemy znaleźć unikatową laleczkę z włosami zmieniającymi kolor. Okej. Mamy również 12 różnych laleczek Hairdos do skolekcjonowania. Wszystkie mają owocowy zapach. Ja Wam tutaj pokazuję tę większą laleczkę, większe pudełeczko. Również mam tutaj taki mini lakier do paznokci. Znajoma rzecz, czyli mamy tutaj suwaczek, jak w wielu innych zestawach z różnymi laleczkami. Tam, ta-da-dam, tam, ta-da-dam. Ściągamy. O nie, jeszcze tutaj ta góra mi została do ściągnięcia. Okej, to jest taka jakby, wiecie co? Nakrętka od tego pudełeczka. Nic tutaj nie ma dołączonego, mamy za to tylko na dole jakąś chyba instrukcję. To ja sobie ją ściągnę. Tam, ta-da-dam. I zobaczmy, co my tutaj mamy pokazane. O rany, laleczki są pokazane! O! Przykleja mi się tutaj to wszystko. Jakie piękne! Pixie, Sparkle, Crystal, Lily, Sky i Candy. Sama nie wiem, na którą bym chciała trafić. Dobra, pokazują tutaj, jak mamy to otworzyć. Ok. Bierzemy naszą buteleczkę. I co? Zaczynamy test. Hashtag Sylwia testuje. Obkręcamy to pudełko. Ta-dam, 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 ta-dam. Mamy tutaj kogoś. Ty, chyba musimy to wszystko wyciągnąć. Co to jest? Jest laleczka! O, jaka piękności! Poczekajcie, jak się ją wyciąga. O, nie chce wyjść. Ona siedzi na takim fotelu fryzjerskim. Ale ja chcę się dostać tutaj do środka. Dobra, ściągamy pelerynkę. Uuu, zobaczcie, jak pięknie ona wygląda! O, wow! Ja już widzę, czemu nie mogłam tego wyciągnąć. Słuchajcie, tutaj jest jakaś taśma przyczepiona. Takie naklejki. I teraz chyba powinno wyjść. O, jest! Udało się! No faktycznie to wygląda jak salon fryzjerski. Mamy tutaj naszą laleczkę. Wszystko jest zafoliowane i to mega, mega mocno. Jestem w ogóle ciekawa, czy można ją ściągnąć z tego fotela. No ale no mam nadzieję, że tak. Okej, jest! Dało się ściągnąć. Ściągnę jeszcze tylko tę folię. A, widzę, że tutaj jest to również wyciągane krzesełko. Tutaj mamy jeszcze jedną taką rzecz. Czekajcie, co tutaj się robi? To się chyba jakoś tu wkłada? Coś mi tutaj nie pasuje, słuchajcie. Czy to się tu wkłada? A, kto się tutaj wkłada, dobra. I teraz mamy taką przyssawkę i będziemy mogli to po prostu przyssać sobie gdzieś. Ale zobaczmy na to, lalka! Ja już ją wąchałam i faktycznie, tutaj należy się duży lajk. Ona mega słodko pachnie. Włosy jakie ma mięciutkie. Troszeczkę mi przypomina LOL Surprise, te z Hair Goalsa, albo z Hair Vibesów, te, które mają prawdziwe włosy. Chociaż tutaj to jest takie mięciutkie, milutkie. Pachnie po prostu obłędnie. Obrotowe mamy. Ona sobie tak fajnie siedzi, widzicie to? Możemy ją z powrotem tutaj posadzić. Teraz ma nieco wyższe siedzonko. I powinniśmy ją chyba dać radę tutaj przyczepić. O, przyssawka działa, zobaczcie. Stoi w miejscu. Chociaż tak mi się wydaje. Musimy ją mocno przyssać i faktycznie fajnie to wygląda. Możemy z powrotem obrócić. Ja już w ogóle mam pomysł, co ja zrobię z tą buteleczką. Ona nie będzie wyrzucona, z niej zrobię jakiś fajny domek. Z tym zielonym fotelem to możecie tak troszeczkę kombinować, bo ona może siedzieć w tej pozycji, ale może chyba jakoś tak. Dlatego z tyłu ma tutaj tę dziurkę. Musimy tylko tutaj trafić. I dzięki temu będziecie mogli ją na przykład przymocować do
szyby, do okna albo do lustra. Trochę mało tych niespodzianek, troszeczkę więcej mogłoby się tutaj znajdować, bo co prawda bardzo podoba mi się ta buteleczka, no i oczywiście laleczka. No zobaczcie, ona ma przepiękne oczy. Widzę, że ma kwiatki narysowane w oczach. Ja czasami robię metamorfozy LOL Surprise i im maluję oczy, ale żeby namalować kwiatki, to na to nie wpadłam. Oczywiście jest jeszcze ta pelerynka, ją możemy założyć. Kto z Was chodził do fryzjera, ten wie, o czym ja mówię. No, tę pelerynkę używamy po to, aby nas fryzjerka nie obsypała naszymi włosami, gdy mamy ścinane. Możemy ściągnąć tą końcóweczkę, wystarczy to przykręcić i przyłożyć możemy sobie na taką. Też fajnie to wygląda, powiem Wam szczerze. I wtedy fajnie to już tak stabilnie stoi. Wydaje mi się, że skoro to jest jakiś salon fryzjerski, tak to przynajmniej wygląda, powinniśmy jakoś zmienić fryzurki, więc również możecie się w takie coś pobawić. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać, gdy jej rozpuścimy włosy, ale może to w innym odcinku. Czas teraz na kolejną część niespodzianki, czyli na lakiery do paznokci. W trzech różnych kolorach. Taki niebieski, różowy i fioletowy. Zobaczcie, ja mam teraz taki bordowy kolor. Ja bardzo lubię malować sobie paznokcie, sama sobie robię różne stylizacje. I słuchajcie, wybiorę sobie kolor, może różowy. Jakoś tak najbardziej pasuje do moich paznokci. W środku 12 mini laleczek do skolekcjonowania. Owocowy zapach. I możemy znaleźć unikatową, brokatową laleczkę tym razem. Ale fajnie by było trafić na taką unikatową, wiecie? Dobra, ściągamy. O, i tutaj znowu ten sam trik, czyli... A nie, czekajcie, tutaj coś się obraca. O, ale maluszek! Zobaczcie, jak słodko wygląda. Ale to wydaje się, jakby to się otwierało. No i miałam rację, to się otwiera. Wyskakuje maluszek, a jeszcze mam tutaj instrukcję. Ulotkę na dole. To sobie zaraz sprawdzimy imiona naszych laleczek. Co my tutaj mamy? Znowu ta przyssawka, jest również fotel. Kładamy to. Włosy jakie potargane. Naklejki są. I to są niby naklejki na paznokcie. No dobra, zobaczymy. Już mi się język plącze od tego mówienia. O rany, nie chcą zejść te naklejki. Dobra, mam serduszka. No okej, no dobra, niech będzie. Co prawda słabo to troszeczkę widać, bo akurat wzięłam taki kolor jak mój lakier, ale zobaczmy kwiatki. Nie no, spoko to wygląda. I jeszcze gwiazdka. Przykleiłam wszystkie naklejki, mam je na różnych paznokciach. Wygląda okej, więc można się tym fajnie pobawić. I zobaczcie na te włosy. O rany, jakie potargane. Tutaj na pewno przyda się pomoc fryzjera, bo te włosy są mega potargane. Najlepiej to jakby były po prostu tak spięte do góry, ale mogłyby też ładnie wyglądać tak zaczesane w dół. Tylko, że one nie chcą się za bardzo zaczesać. O rany, jak to śmiesznie wygląda. Czekajcie, o, w ten sposób. O, taka fryzura byłaby ładna. Teraz tutaj spiąć gumeczką z tyłu. I chyba okej. Laleczkę możemy ściągnąć z fotela. O, słuchajcie, ona nie schodzi, ale mamy tę przyssawkę tutaj. I ta przyssawka powinna nam pozwolić, że to po prostu przyczepimy, o, w ten sposób, do różnych powierzchni. No to co, dajcie znać, czy te laleczki Wam się podobają. Fajne do stylizacji. Pewnie się będziecie zastanawiać, skąd ja je mam. Oczywiście ze sklepu Biedronka. Czas na ulotki. Zacznijmy sobie od tego maluszka. Maluszek ma fioletowe włosy, żółte, poczekajcie, żółte ubranko to jest chyba ten, mini pixie. Och, już myślałam, że z limitowanej edycji, ale niestety nie. Tutaj obok jest laleczka z limitowanej edycji. To jest, moi drodzy, jak Wam mówiłam, z mini pixie.
I to, słuchajcie, mini sparkle to są małe gwiazdeczki, może być, bo ona ma tutaj takie gwiazdeczki namalowane i w oczach również. Deep purple. O, rany, pachnie bosko. To jest jedyny plus tych laleczek, mega. A teraz ta, taka śmieszna, która sobie siedzi i ona ma... Czekajcie, te włosy nie pasują, te chyba też nie. Te chyba też. Słuchajcie, to jest ta lalka? To jest ta lalka! Zresztą wiecie co? Tu można poznać po tych symbolach. To jest kwiatek, bo ona ma kwiatki i te symbole są również na tych naklejkach. To jest, moi kochani, Lili. Lili, czyli kwiatkowa laleczka. Tutun Fuzidu. Aha, dobra, no taka jakaś dziwna nazwa. Ale poznaliśmy imiona słodkich dziewczyn. Nowości, nowości przetestowane. Hairdos, laleczki z buteleczki, bo takie właśnie nazwałam. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ja uwielbiam testować nowości, szczególnie jakieś urocze laleczki. Do usłyszenia już jutro. Codziennie nowe odcinki. Do usłyszenia. Pa, pa.